dobry. Dzień dobry. Moim gościem, naszym gościem jest Janek Zachar. Jan Zachar. Witam serdecznie. Z Ustronia. Z Ustronia. Radny, były. Były radny. Ale nie będziemy mówić o polityce ani o sprawach samorządowych. Póki co. Póki co może nie. Może o muzyce. O muzyce, dobra. Kilka razy startowałeś w szansie na sukces i występowałeś. Tak. Chyba pierwszy raz to Solena było. Solena. Tak, ale tego nie można zobaczyć w telewizji. Nawet chyba na internecie też tego nie można zobaczyć. A dlaczego? Wiesz co, tak, to był w 98 roku, z pierwszą moją szansą na sukces ONA. Nie wygrałem, więc... Ale pierwsze koty za płoty? Pierwsze koty za płoty, pierwsze doświadczenie z telewizją, pozytywne. A skąd pomysł, żeby wystąpić właśnie w szansie na sukces? Wiesz co, to jakby pomysł był mojej mamy. I w sumie ona mnie tam zaciągnęła, jechaliśmy tam razem do tej Warszawy. Takim samochodem Fiat Palio Weekend, który był kombikiem, nie wiem czy kojarzysz, znaczy, który jest kombikiem. Sugerowali nam tam, żeby przyjechać w nocy albo wcześniej, żeby być w kolejce jednym z pierwszych. Pamiętam, miałem numer 37. O, to byłeś jednym z, no, chyba pierwszych, tak, nie? Tak, tak. Ale to tylko dzięki temu, że przyjechaliśmy tutaj w Warszawę, nie stać na złożoną nocleg, jako takich, wiesz, Ustronia. I spaliśmy w tym Palio Weekend po prostu. O, to się przydał samochód. Z mamą. Proszę. I byłeś 37 dzięki temu? 37, tak. No. A pamiętasz, jaką piosenkę zaśpiewałeś? Drzwi. Aha. Drzwi. Ale nie mam ani tego nagranego, ani nie ma tego na internecie, po prostu tak. Ale my mamy, proszę państwa, teraz usłyszymy i zobaczymy. Nie, żartuję, to jeszcze nie mamy tak interaktywnie, ale może gdzieś tam w tle się kiedyś będzie się wyświetlało. A później były między innymi kawiarenki pani Jarockiej, później prawda? Później były kawiarenki, jeszcze był Hej, później był Drupi, później był Bayerful. Czyli w różnych gatunkach, w różnych stylistykach muzycznych się tam odnajdujesz i śpiewasz. Tak. Co ci dał taki program Szansa na Sukces? Oprócz Opola, czy jak to, bo to można łączyć, nie, prawda? Znaczy, no. Ja wygrałem kawiarenki i dzięki temu śpiewałem w sali kongresowej w finale. Znaczy kawiarenkami wygrałem program, dzięki temu śpiewałem w finale Szansa na Sukces w sali kongresowej. Jeszcze z panem Wojciechem Manem. Tak, a w Opolu to po prostu już była inna sytuacja z zespołem ustrońskim. Po prostu wysłaliśmy piosenki i się dostaliśmy na festiwal. Okej, okay, dobrze. Czyli o Opolu zaraz? No, 2009. Powiedz mi... Pewnie nie możesz zdradzać zbyt wiele, jeżeli chodzi o tajniki i szanse na sukces, ale czy było coś, co cię jakoś zdziwiło, że tak wyglądało nagranie, a później tak to wyglądało, kiedy była emisja? Tak, przede wszystkim to, że to tak długo trwało. To jednak, całe to nagranie to było bardzo męczące. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, oglądając ten program. 40 minut chyba trwa w telewizji, a nagranie praktycznie cały dzień. I to w sumie jest sytuacja, która mnie naprawdę zdziwiła i zaskoczyła. A jest tak, że to losowanie jest naprawdę losowaniem? Tak, tak, tak. I wtedy trafiasz na piosenkę? Albo trafiasz, albo nie, nie trafiasz. Dlatego, no że w szansie na sukces jakby te podkłady są wcześniej przygotowane i nie każdy jakby trafi w tonację, nie? Bo zazwyczaj wszyscy się tych piosenek nauczyli, tylko że... No tak, później. No później jak nie trafisz w tonację, no to ciężko, nie? Denerwowałeś się, stresowałeś się? Zawsze stresuję, teraz też. A. U nas zaśpiewasz to, co będziesz chciał. Dobra, okej. Okay. Mogą być drzwi ONA. Dobra, okej. A też było chyba jeszcze coś innego, inny program Talent Show takiego. Ale to już też z Ustrońskim. To już śpiewaliśmy w Pan Speed Music w którymś tam roku 2012 chyba i tak jak mówiłem wcześniej na w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. A w Mastery Music była jeszcze świętej pamięci Kora Jackowska w jury, tak? I dzięki temu programowi mogliście później wystąpić w Opolu? Czy po prostu wysłaliście później do Opola, do premier? Nie. To Opole było przed Mastery Music. Aha. Opole było w 2009 roku, a Mastery Music, tak jak mówiłem, 2012. A jak wspominasz swój występ w Opolu? Jakie emocje towarzyszyły ci w trakcie? No ogromne. No tak, Opole w końcu, tak, Opole, stolica polskiej piosenki. Najważniejszy festiwal w Polsce, program na żywo. Emocje niesamowite i w moim przypadku też duży stres. I zaśpiewałeś piosenkę Niemena. Niemena, tak. Śpiewaliśmy po nocą w Sodole. Jest też energetyczny taki utwór? Jest energetyczny, myśmy go jeszcze troszkę przerobili jakby na swój styl. Tomek Wolski napisał aranżację. Podniósł jeszcze do góry tonację chyba o... tercję, no już nie pamiętam, ale chyba tak. Telewizja Polska ogłosiła eliminację do festiwalu w Opolu. Trzeba było wysłać piosenkę
obojętnie demo, czy już bardziej profesjonalną do telewizji i tam komisja jakby uznała, czy się nada, czy się nie nada. Nasza się nadawała, więc zaprosili nas do takiego półfinału tych eliminacji i tam jeszcze było wystąpić na żywo. No i zagraliśmy ten nasz kawałek, niewielka kropla szczęścia, którego też już nigdzie nie ma i dostaliśmy się do debiutów opolskich w 2009 roku. Duże wydarzenie, ogromne. Duże wydarzenie i tak jak mówiłem wcześniej, chyba jakby największy nasz sukces. Zespół Ustroński, ciebie? Tak, zespół Ustroński i no, tak. A czy teraz grasz dalej w Ustrońskim? Tak, gramy z Ustrońskim, ale repertuar coverowy głównie. No i w miarę często to się zdarza. Gramy po prostu na eventach. I grasz też w zespole Bryndza? Tak. Co to za zespół? Zespół Bryndza to jest zespół mojego kolegi, Marek Stefaniak. To jest gitarzysta zespołu Sum to Astik. I po prostu miał taki pomysł, żeby założyć kapelę, która będzie grała muzykę folkową w takich aranżacjach bardzo rockowych. No, też się złożyło, że tam śpiewam. Czyli śpiewasz, tak. Ale też jesteś DJ-em. Tak, DJ. No właśnie, prezenterem muzycznym bardziej, nie? To jest po prostu moja praca, z tego żyję. Prezentujesz się muzycznie? Na przykład. Na przykład. Ale co, można po prostu się wynająć na jakąś imprezę, tak? Tak. Na przykład moją 50-tkę i wtedy... To z chęcią. Tak? Pewnie. I co, będziesz mógł i zaśpiewać i też coś puszczyć? Nie, na czupach DJ-skich raczej nie śpiewam, a raczej puszczam muzykę. Zespołu Bryndza. Tylko swoją, wiesz, wszyscy śpią po godzinie i ojej. Puśćcie coś, nie wiem, z radia. Janku, czyli głównie zajmujesz się muzyką. Tak. A gdybyś mógł odpowiedzieć mi na pytanie, co robisz poza muzycznie? Czy jest coś takiego, jeżeli to nie jest muzyka, to coś jeszcze cię zajmuje czasowo? To jestem tatą, mam dwoje dzieci. Mam córeczkę, 2 miesiące i mam synka, który ma 2,5 roku. I pozdrawiasz rodzinę? Oczywiście pozdrawiam rodzinę, pozdrawiam moją kochaną żonę, która... Musi znosić ciężki twój charakter pracy. Tak, bo nie ma mnie wieczorami, czasami nie ma kilka dni i ona biedna sama w domu tęskni. Ty imprezujesz? Mam nadzieję, a ja imprezuję. Tak, zarabiasz wtedy na chleb. Tak. Tak. Chciałbyś, żeby twoje dzieci poszły w stronę muzyczną? Wiesz co, nie ma jakiegoś takiego ciśnienia. Czy to we mnie, czy w rodzinie. Po prostu jeśli będą chciały, to spoko, jeśli nie, to nie. A studiowałeś muzykę, tak? Tutaj na uniwersytecie. Tak. Jakie masz wspomnienia ze studiów? Przede wszystkim często było tak, że nie wracało się od razu do domu, szło się do akademika, do panoptikum. No tak jak każdy, kto tu studiował na USiU w Cieszynie. I to się zostało trochę, tak, to nie wracanie do domu, tak. Od razu po pracy. Dobrze. Co robisz teraz? Czym się zajmujesz? Jaki masz projekt muzyczny? Bo podejrzewam, że nie osiadłeś na laurach, tylko... Nie. Cały czas coś robię, bo po prostu nie jestem w stanie nic nie robić w tym kierunku. Zawsze jakieś działania zostają podjęte. I przygotowaliśmy z kolegami taki projekt, który się nazywa Tata Dealera. Są to piosenki Kazika Staszewskiego, głównie z dwóch płyt, czyli pierwsze Kazik na żywo, ale w studio z 94, jak i Porozumienie ponad podziałami z 95. Jest to muzyka mocno rockowa, też troszeczkę ją przearanżowaliśmy. Mam już swoje lata i te teksty, które były pisane 30 lat temu, zaczynają do mnie trafiać i te teksty są aktualne. W sumie bardzo aktualne, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy i dlatego chcieliśmy je przypomnieć. A skąd pomysł na Kazika? Kazik to jest artysta, na którym się wychowałam w młodości. Jego piosenek słuchaliśmy w gronie kolegów, znajomych. I to będzie można usłyszeć, masz przewidziane jakieś koncerty, czy to będzie na płycie, czy... Miejmy nadzieję, że jakieś koncerty się pojawią, a jak nie, to na pewno wrzucimy to na internet. I Kazik wie o tym, że... Nie, ale chcemy poinformować Kazika, że takie piosenki żeśmy nagrali i mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko. A jakiś gatunek jest taki, którego byś się nigdy nie podjął, albo jakaś piosenka, której byś nigdy nie zaśpiewał, bo nie lubisz tego typu muzyki? No to średnio bym chciał występować jako artysta, na przykład disco polo. Nie lubię. Nie lubię w ogóle puszczać disco polo. Każdy niech słucha czego chcę słuchać, ja nie lubię i tyle. A powiedz mi jeszcze, bo zaczęliśmy trochę rozmowę od bycia radnym, zanim weszliśmy na teren muzyki. Dlaczego taki pomysł miałeś na siebie przez pewien okres?
W sumie startowaliśmy w dwójkę, bo startowałem z kolegą Zbyszkiem z zespołu do tej Rady Miasta, a chcieliśmy jakby bardziej ukulturalnić Ustroń. Wtedy było takie założenie, że wydawało nam się, że jest bardzo, bardzo mało imprez promujących miasto, że kiedyś ich było więcej, bo był i Gaudy Fest, i Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej, a na ten moment nie ma takich wydarzeń ogólnokrajowych, jeśli chodzi o Ustroń. No i wydawało nam się, że uda nam się zwojować świat i przywrócimy takie medialne wydarzenia do Ustronia. Nie udało się. Nie udało się? Nie. Dlaczego? No przede wszystkim to jest kwestia budżetu. Kwestia budżetu i ten budżet jest nie do przeskoczenia, przynajmniej na razie w mieście. Opowiedz jeszcze o marzeniach na ten rok. O marzeniach? Jakie marzenia? No przede wszystkim, żeby moje dzieciaczki były zdrowe, żeby mi się w rodzinie układało. No to są moje główne marzenia. Mhm, żebyś miał też pewnie dużo czasu. Tak, pewnie. Więcej trochę niż masz do tej pory. Będziecie można gdzieś usłyszeć w tym roku? Całkiem możliwe, że z zespołem Brędza zagramy w Brennej w czerwcu. Jakoś? Tak. Mhm. Więc serdecznie zapraszam. Super. To zapraszamy. Odsyłamy Państwa do Facebooka, tak? Janek do Zachar. Na przykład. Brędza. Ale tam znowu jest poezja śpiewana, więc... O, poezja śpiewana. Też rozumiem, że śpiewasz poezję śpiewaną. Tak? Więc też coś zupełnie z innej beczki. Ale oczywiście zapraszam. Ja dziękuję Ci za rozmowę. Odsyłamy wszystkich do Facebooka, na stronę internetową. I jeżeli chcą Państwo na przykład, żeby Janek zagrał też coś na jakiejś imprezie typu 50, 60 i 30 i 20, to też zapraszam. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.